tutaj przed Państwem mamy załadunek nakrętek na auto, na tira. Nakrętki są zbierane przez różne rodziny tutaj z Białegostoku, które zbierają na rehabilitację swoich dzieci. My jako kibice Jagiellonii również zbieramy nakrętki i tutaj przede wszystkim zajmujemy się organizacją logistyczną wywiezienia tych nakrętek. Nakrętki po załadowaniu pojadą do województwa podkarpackiego, do miejscowości Zarzecze i pieniądze z tych właśnie nakrętek będą przekazane na rehabilitację osób niepełnosprawnych czy po prostu potrzebujących. Ogólnie jako stowarzyszenie tą akcją nakrętkową zajmujemy się od 2010 roku. Przez ten okres zebraliśmy około już z tym transportem będzie ponad 200 ton plastikowych nakrętek. Wcześniej za pieniądze z tych nakrętek zakupiliśmy 5 wózków inwalidzkich, a do 6 się dołożyliśmy. No i co, i ogólnie tyle, pomagamy ludziom, którzy potrzebują tej pomocy, bo wiadomo, osoby, jakieś tam rodziny są w stanie zbierać sobie te nakrętki, ale już z organizacją czy przerzuceniem tych nakrętek raczej by same nie poradziły sobie. Dlatego jesteśmy tutaj my i wspieramy tych ludzi. Nakrętki przede wszystkim trzeba zostawiać w szkołach, przedszkolach czy różnych zakładach pracy, które zbierają takie nakrętki. To ogólnie pomieszczenie jest zamknięte tutaj, później ze szkół, z przedszkoli te nakrętki się przywozi tylko tutaj, a później po zbieraniu tej pomieszczenia całego tam znajduje się około 10-11 ton nakrętek. My wrzucamy to na tira i to jedzie do punktu skupu. Wcześniej to było troszeczkę rzadziej ta akcja, z każdym miesiącem, z każdym rokiem, bez jakiejś zbędnej reklamy na głośnik rozkręca się sama i czego efektem właśnie są szybko zapełniony magazyn jest tym efektem.